o to, jak żyją imigranci we Francji. Jesteśmy przy drodze N104 nad Paryżem. Już pomału muszę się stąd wynosić, zostałem namierzony przez tubylców. Muszę uważać, bo ludzie nie lubią, jak się ich nagrywa. Zaczynają być agresywni. Postaram się wam pokazać jak najwięcej. O, typowe obozowisko. Takich obozowisk otaczających Paryż, przy drogach otaczających Paryż, jest znacznie więcej. Tak żyją tutaj ludzie. Nie tylko są to imigranci z Afryki, są to również ludzie z Europy, z Bułgarii, Rumunii również, bo widzę po samochodach, po tablicach rejestracyjnych, jak mieszkają tutaj. Chociaż większość tych ludzi jest z Afryki. Tak właśnie mieszkają ludzie we Francji. Tak było widać, nie tylko są to imigranci z Afryki, również tutaj z naszej Europy. Tutaj akurat trafiliśmy prawdopodobnie na cyganów, ale większość takich dzikich obozowisk jest zamieszkiwana przez imigrantów nielegalnych, bo trzeba liczyć się z tym, że gdy ściągamy legalnie kogoś, jeżeli bierzemy do swojego kraju określoną liczbę imigrantów, trzeba liczyć się z tym, że wkrótce ich liczba może się podwoić, gdyż ci młodzi mężczyźni, którzy w szczególności przybywają, to nie są kawalerowie do wzięcia. Są to ludzie, którzy w swoich krajach zostawili żonę lub nie jedną żonę. Są przypadki, że zostawili 4 żony. Potem mają prawo je ściągnąć, bo nie mogą decydować, która z nich jest mniej ważna lub bardziej ważna. Takie przypadki już są w Niemczech, że jeden pan ma 4 żony i po prostu jest takie prawo, że może je ściągnąć. Także jeżeli są to legalni migranci, także ich liczba się podwaja. A co do, tak tutaj w tym przypadku, jeżeli są to takie obozowiska ludzi z Afryki, nielegalnych imigrantów, którzy znaleźli się tutaj, a nie mają prawa na pobyt, bo w ich kraju nie dzieje się nic złego, powiedzmy, nie jest ich kraj objęty żadną wojną czy represjami, więc nie mają tutaj statutu jakby takiego
uchodźcy, z takim ludziom się nie pomaga, z takimi ludźmi nie dzieje się po prostu nic. Siedzą na dziko lub próbują przedostać się do Anglii, co jest bardzo dobrze widać na przykładzie, co się dzieje w Calais. I siedzą tutaj latami, budują takie obozowiska, właśnie takie pseudodomki z znalezionych śmieci, z plandek, i w ten sposób zamieszkują. I tak jak mówię, tutaj takich obozowisk w obrębie Paryża, a nie tylko Paryża, w obrębie większych miast we Francji, to jest po prostu na porządku dziennym, tego jest wszędzie pełno, to widać. Tutaj w swoich komentarzach pan Andrzej Ciapa zarzucił mi, że pokazuje nieprawdę, że to Polacy zaśmiecają Francję, że to Polacy stoją na każdym skrzyżowaniu i żebrzą, więc panie Andrzeju Ciapa, no proszę, pokaż mi tych Polaków. Mówiąc tak, po prostu no, szykanujesz nasze dobre imię, nasz naród, tak? Bo nie wierzę, że tutaj na każdym skrzyżowaniu we Francji czy w Paryżu są żebrzający Polacy. Pewnie takie przypadki są, pewnie jak z każdego kraju. Ale panie Andrzeju, takim gadaniem to w ogóle nie powinien się pokazywać w Polsce. Ja odwiedzam Francję od 1991 roku i widzę, jak było kiedyś, a jak jest teraz i co się dzieje teraz. Więc problem tutaj uchodźców, imigrantów jest nierozwiązany i ten problem narasta. Narasta również tutaj agresja między ludźmi, jest ich coraz więcej w społeczeństwie, a także sam końcowy efekt tego, jakie dookoła tworzą się tony śmieci. Wszędzie, gdzie takie grupy zamieszkują, no wszędzie dookoła po lasach są rozsypywane tony śmieci, których już nikt nigdy nie uprzątnie. Tutaj widzimy panie, które wracają do swojego obozowiska. I tak żyją ci ludzie, tak żyją, tak jest szara codzienność.